Rozpocznijmy więc nasze spotkanie krótką modlitwą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj ostatnie spotkanie z tej serii o Babilonie w Biblii. Od września spotykaliśmy się i przybliżałem najpierw trochę historię archeologii, odkryć na Bliskim Wschodzie, na terenach Mezopotamii. Mówiłem o Sumerach, o różnych ludach, które tworzyły pierwsze w historii imperia właśnie na tych terenach bardzo mocno związanych z powstawaniem Pisma Świętego. Później próbowałem pokazać Wam, jak znajdujemy ślady tekstu w tekście biblijnym, ślady niewoli babilońskiej, wierzeń, tradycji, kultów związanych właśnie z terenem Mezopotamii. I tak dochodzimy do ostatniej księgi Pisma Świętego, do księgi Apokalipsy, do księgi, którą napisał święty Jan, prawdopodobnie Jan Ewangelista. Napisał ją na wyspie Patmos pod koniec I wieku, a więc te 100 lat po narodzinach Jezusa, jako stary już człowiek. Cóż to może mieć wspólnego z Babilonem i z całą tradycją, o której tyle mówiłem w ciągu roku? O tym postaram się dzisiaj powiedzieć. To, co ważne, kiedy myślimy o Apokalipsie, to chyba każdy z nas może mieć takie dwa zasadnicze podejścia do Apokalipsy. Pierwsze jest takie, że już czytałeś w życiu Apokalipsę. Słuchałeś chociażby w okresie wielkanocnym, czy w brewiarzu, czy w liturgii podczas mszy świętej i masz poczucie, że absolutnie nic nie rozumiesz. Że jest tam tyle symboli, tyle jakichś liczb, znaczeń, że zupełnie nie wiesz, o co w niej chodzi. A drugie podejście jest takie, że to jest tak straszne do czytania, że tego nie będę czytał. Bo jest tam tyle rzeczy, które są rzeczami dotyczącymi zagłady, opisy kataklizmów, zniszczenia świata, jakiegoś ostatecznego unicestwienia. Wszyscy pamiętamy film Czas Apokalipsy. To jest jakieś straszne rzeczy, wybuchy, wojny, walki, koniec świata. Jakby z czym się łączy koniec świata? Z apokalipsą. Do tego jeszcze, kiedy na przykład używamy tego, może rzadko, ale dam taki prosty przykład. Dzieci bawią się w pokoju, potem po tej wielkiej zabawie dzieci wchodzi tam mama i mówi, tutaj się dzieje apokalipsa. To myślę, że wiecie, o co chodzi. Mamy takie poczucie, że apokalipsa to jest coś tak strasznego. Więc dwa główne podejścia są takie, albo przerażenie, albo niezrozumienie. Natomiast to w ogóle nie o to chodzi w Apokalipsie. Apokalipsa jest księgą pocieszenia dla tych, którzy doświadczają trudności z powodu swojej wiary. I to jest wezwanie do wierności pomimo różnych doświadczeń czy przeciwności, które się dzieją. Samo słowo apokalipsa pochodzi od greckiego kalypto, to znaczy zasłaniać, a apo to znaczy odsłaniać, apokalipto, odsłaniać, coś, co jest zakryte. I to w takim najbardziej podstawowym znaczeniu. Czyli na przykład siedzimy w teatrze, jest kurtyna, za kurtyną coś się dzieje, jest scenografia, są aktorzy, kurtyna jest zasłonięta. I następuje odsłonięcie tego, co było zakryte i dzięki temu pojmujemy coś, co było niepojęte. Więc w takim bardzo podstawowym znaczeniu wyjawiać, odsłaniać, tak jak odsłania się scenę. Albo mówię jakąś tajemnicę, zdradzę Ci sekret, odsłaniam coś, czego nie wiedziałeś, a teraz to poznasz. Więc w kontekście księgi Apokalipsy trzeba by powiedzieć, że to jest odsłonięcie tego wszystkiego, czego człowiek w pierwszej chwili nie potrafi dostrzec.
nie potrafi dostrzec w swojej relacji z Bogiem, nie potrafi dostrzec w świecie, nie potrafi dostrzec w całej rzeczywistości, która go otacza, w swojej codzienności. Są takie rzeczy. I apokalipsa ma być tym odsłonięciem tego, co ukryte. To jest, myślę, ważne wprowadzenie do tej księgi. Jeśli chodzi o to, że my jej nie rozumiemy, to prawda. Dlatego, że apokalipsa jest utkana z dziesiątek, pewnie z setek symboli, cytatów, nawiązań do Starego Testamentu. Więc najlepiej apokalipsę przeczytać po Starym Testamencie. Jak dobrze pojmiemy cały Stary Testament, to sięgnijmy po apokalipsę. Jest napisana jakimś szyfrem Starego Testamentu, który był dobrze znany jej słuchaczom. I tu jest problem, dlatego że my często próbujemy apokalipsę czytać w naszym języku, jakby w naszej rzeczywistości. Nie rozumiemy kontekstu, całości i wyłapujemy jakieś pojedyncze słowa i tam widzimy straszne rzeczy. Pamiętam, kiedy 11 września 2001 roku samoloty uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, to ktoś znalazł taki fragment apokalipsy, gdzie powiedziane jest, że żelazny smok czy żelazny ptak uderzy w Babilon. No i od razu zaczęto, o, to jest zapowiedź. Zaczyna się dziać koniec świata, bo żelazny smok, żelazny ptak, samolot uderzył w Babilon, a więc w siedzibę zła w Nowy Jork. I możemy w ten sposób patrzeć na apokalipsę, ale to zupełnie nie jest to. Jeśli jest szyfrem, to nie jest zapisana szyfrem przyszłość świata, którą teraz na różne sposoby musimy odkrywać i odsłaniać, żebyśmy się dobrze przygotowali na koniec, bo jak się zaczną dziać znaki, to my będziemy ci lepsi, którzy wiedzą, że to się już dzieje i będziemy mogli uniknąć jakiejś katastrofy. Nie o to chodzi w apokalipsie. Kiedy powiemy, Jezus ma moc i potęgę, proste, bardzo. Rozumiemy to wszyscy. Jezus ma moc i potęgę. Apokalipsa powie, wystąpił baranek, lew z pokolenia Judy. To znaczy dokładnie to samo. Jezus ma moc i potęgę. Tylko powiedziane symbolami, które są znane Biblii. Dalej czytamy na przykład w 5 rozdziale, że stojący baranek, jakby zabity, ma 7 rogów i 7 oczu. I już mamy problem. Co to znaczy? O ile jeszcze baranek jakby zabity, czyli jakiś zraniony, ale jednak żyjący, bo tylko jakby zabity, to symbol, myślę, że jasny. Chrystus, który żyje, który był zabity, ale żyje, zmartwychwstał. Ale cóż może znaczyć 7 rogów i 7 oczu? No, 7 to jest oczywiście liczba, cyfra pełni. 7 dni stworzenia, 7 dni tygodnia, 7 to jest jakaś cyfra Boga, cyfra pełni, całości. A rogi to symbol siły, symbol mocy. Więc jeśli ma 7 rogów, to znaczy, że ma całą moc. A 7 oczu to 7 darów Ducha Świętego. Oczy, które pozwalają widzieć, które pozwalają żyć. Czyli zdanie, stojący baranek jakby zabity ma 7 rogów i 7 oczu, należy przeczytać, Chrystus przez mękę i zmartwychwstanie jest żywy, jest pośród nas, ma w sobie moc jako Mesjasz i pełnię darów Ducha Świętego, które będzie dawał innym. Zobaczcie, tak można każde zdanie próbować przedstawić. I stąd bierze się to niezrozumienie czy jakaś niechęć czasem do lektury apokalipsy. A szkoda. Zaraz o tym jeszcze więcej. Baranek to główna postać apokalipsy. I cyfra 7. Jest 7 listów do kościołów Azji. Jest 7 czasz, 7 trąb, 7 pieczęci.
I jeszcze więcej, te siedem pieczęci, a w ostatniej są trąby, a w ostatniej są czasze, jakby jedno w drugim i kolejnym. Jeśli ktoś z Was widział film Incepcja, to tak właśnie powstał ten film. Mamy film w filmie. W jednej przestrzeni filmu dzieje się godzina, ale w tym czasie dzieje się kilka chwil w innej części filmu, a w tym czasie kilku chwil, te kilka chwil staje się godziną dla innej części. To jest coś, co myślę trudno by było oddać w filmie. Byłoby piękne zrobić film, chociażby animowany, Apokalipsa świętego Jana. Byłoby to niezwykle plastyczne, ale bardzo też trudne. Kiedy słyszymy o siedmiu listach do kościołów w Azji, to znaczy, tutaj odeślę Was do cyklu na YouTubie, na Jaskini Słowa, opowiedziałem o siedmiu listach, o pierwszych fragmentach Apokalipsy i każdy z tych listów skomentowałem, warto zajrzeć. Ale to ważne, to nie jest tylko siedem kościołów, czyli Jan sobie wybrał siedem kościołów spośród i kilkunastu już wtedy, nie mówi do kościoła w Koryncie, nie mówi do kościoła w Rzymie, mówi do siedmiu kościołów. Ale właśnie jeśli wiemy, że siedem jest symbolem pełni, to znaczy, że to nie są wybrane kościoły, ale to jest cały kościół. Co więcej, to nie jest słowo, które nawiązuje do jakiejś przeszłości, które trzeba odczytywać tylko w kontekście historii, ale to jest słowo do całego kościoła we wszystkich miejscach i czasach. Już wyjaśnię, o co chodzi. Weźmy Ewangelię, którą wszyscy znamy. Powołanie Piotra. Piotr sobie łowi ryby, a w zasadzie nie łowi, bo nic nie złowił. Ma pustą sieć. Siedzi sobie nad brzegiem jeziora i czyści swoją sieć. Przychodzi Jezus i mówi: Piotrze, wypłyń na głębie. Panie, całą noc łowiliśmy, nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucam. Wypływa, zarzuca, złowił mnóstwo. I wiecie, że dobrze, że w tym słowie to nie jest tylko opowieść o wydarzeniu, które działo się w przeszłości. To nie jest tylko słowo o tym, że kiedyś jakiś jeden Piotr miał taki cudowny połów. I gdy czytamy tę Ewangelię, piąty rozdział Łukasza, to mamy takie poczucie, że możemy to słowo odnieść do swojego życia. Że ja też czasem bezowocnie siedzę przy brzegu. I w różny sposób Jezus przychodzi do mnie i do mnie mówi: wypłyń na głębie, zaryzykuj, pokonaj swoją słabość, zniechęcenie, zacznij jeszcze raz, nie poddawaj się, zaufaj mojemu słowu. I wiemy, że to chodzi o nas, w naszych czasach. I pewnie 100 lat temu, gdy czytał te słowa jakiś 100 lat temu żyjący człowiek, też to widział odnośnie do siebie i pewnie za 100 lat również ktoś usłyszy słowa wypłyń na głębie i zdecyduje się na życie z Chrystusem, nie wiem, w kapłaństwie czy w życiu małżeńskim. To jest słowo ponadczasowe. I dokładnie w ten sam sposób powinniśmy patrzeć na Apokalipsę. Bo Apokalipsa nie mówi nam o przyszłości, o tym, co się wydarzy kiedyś na końcu czasów. Ale Apokalipsa jest słowem, które Duch Święty daje Kościołowi na tu i teraz. Kościołowi, który przeżywa trudność, który przeżywa prześladowanie. A jeśli mówi o tym, co będzie, to nie w kontekście końca, ale raczej celu. Jest różnica między końcem i celem. Możemy iść do teatru i w końcowej scenie Pan zabija Panią. Albo Pani zabija Pana. I to jest końcowa scena. Ale celem sztuki było przedstawienie miłości małżeńskiej. Na przykład. Więc mamy dwie rzeczywistości. Jest cel, konkretny cel sztuki i jest końcowa scena tej sztuki. Otóż Apokalipsa nie mówi nam o końcu, że nadejdzie taki koniec, że zgaśnie światło i po prostu będzie spotkanie z Bogiem. Mówi o celu. Czyli całe życie Kościoła, całe nasze życie wierzących w Kościele ma prowadzić do tego, o czym mówi Apokalipsa. To jest cel życia człowieka. A więc nie możemy patrzeć tak wybiórczo na teksty Apokalipsy i część przyjmować jako symbole, a część jako
oczywistość i pewność, realność. Na przykład, że nie będzie, że właśnie nie będzie słońca, nie będzie gwiazd, bo wtedy rzeczywiście każde zaćmienie słońca byśmy mogli traktować jako zapowiedź apokalipsy. Jeśli apokalipsa mówi o ciemności, która opanuje świat, to nie mówi o ciemności w sensie, że zgaśnie słońce, tylko o ciemności, którą jest brak Boga, o ciemności, którą jest grzech, którą jest nasze chore czasem pragnienie, którą jest zło. Rozumiemy, więc apokalipsa mówi o jakimś językiem symboli, ale mówi o rzeczywistości, która jest bardzo mocno przed nami. Kiedy czytamy apokalipsę, musimy wiedzieć, że ona powstaje w bardzo konkretnym czasie, w czasie, gdy chrześcijanie przeżywają ogromne prześladowanie. To czasy Domicjana, który kazał sobie oddawać cześć jako Bogu. To czasy, w których chrześcijanie, którzy odmawiają tego, są prześladowani. Ale nie tylko w taki sposób, jak znamy to z Nerona, jakieś pochodnie Nerona, czy bitwy, czy walki ze zwierzętami i pożarcie przez dzikie zwierzęta, jak to czytaliśmy w Quo Vadis, ale czasem te prześladowania chrześcijan mają takie bardzo subtelne środki wyrazu. Na przykład chrześcijanie są izolowani, są pomijani, są wykluczani. Zobaczcie, to myślę, że dzieje się dzisiaj. Czasem tak jest, że są miejsca, gdzie chrześcijanie są lekceważeni. Gdzie chrześcijanie nie są prześladowani. W Polsce Kościół nie jest prześladowany. Nie burzą świątyń, nie podpalają kościołów, nie ma ataków, zamachów w kościołach. Tak jak to się dzieje w innych częściach świata. Ale jest tak, że chrześcijanie w różnym wymiarze są wykluczani, pomijani, lekceważeni, wyśmiewani. Ale zobaczcie, że Kościół to nie tylko Polska. Słyszałem świadectwo biskupa Iraku, który mówi, że na jego oczach Kościół w Iraku zniknął. Nie ma Kościoła w Iraku. Nie ma chrześcijan, zostali wymordowani. A ci, którzy zostali, mają oznaczone swoje ciała znakiem przynależności do Chrystusa, przeżywają w jakichś obozach albo uciekają ze swojej ojczyzny. I tam też dzieje się to, co stało się okolicznością dla powstania apokalipsy. A więc Kościół, który przeżywa swoje trudności. Nie tylko z powodu tych zewnętrznych ataków, ale także z powodu słabości takiej wewnętrznej. Pamiętacie pierwszy list? Mam do ciebie to, że odszedłeś od swej pierwotnej gorliwości. Byłeś tak blisko. Byłeś w takiej miłości ze mną. A teraz co? To nie jest słowo o końcu czasów. To jest słowo o naszym tu i teraz. I podobnie jak czytamy Ewangelię i próbujemy na niej budować swoją codzienność, medytację, decyzję o spowiedzi czy o modlitwie, tak powinniśmy czytać Apokalipsę. Zajrzyjmy na początku do prologu. Początek Apokalipsy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. Który jest, który był i który przychodzi. Znamy te słowa. Jan jest tym, który zapisuje. Zapisuje to, co usłyszał od samego Jezusa. A w pewnym miejscu Apokalipsy Jezus sam powie o sobie. Ja, Jezus. Jan zapisuje słowa Jezusa. Ten, który był, który jest i który przychodzi. A w tekście greckim jest mocniej, bo to słowo przychodzi, to dosłownie trzeba przetłumaczyć przychodzący, właśnie przychodzący. Jakby już trzasnął drzwiami i zaraz tu będzie. To jeszcze sekunda i będzie. To jest niezwykłe. Jezus jest tym, który był, który jest i który jest przychodzącym, który nadchodzi, który właśnie przybywa. I to słowo przybywać w Apokalipsie będzie się pojawiało wiele, wiele razy, aż do ostatniego zdania. Maranata, przyjdź Panie Jezu, a dosłownie przychodź Panie Jezu. Nie tylko, że raz przyjdź i zostań, przychodź. Nieustannie bądź obecny, przychodź, przybywaj. Czytamy dalej.
opis tego, kim jest Jezus. Jan przesyła pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych i władcy królów ziemi. Wiernego świadka. Najpierw to jest świadek. Jezus jest świadkiem, a więc nie kimś, kto coś tam o nas usłyszał, ale jest świadkiem, czyli tym, który nas zna, który nas poznał, który jest z nami w jakiejś konkretnej relacji. Jest świadkiem wiernym. Zobaczcie, nawet tylko to jedno zdanie, świadek wierny, może być okazją do niezwykłej medytacji. Wierny, bo nas nie zostawia, bo jest obecny. Wierny, bo jest wiarygodny i przekonaliśmy się, że możemy mu zaufać, bo nas nigdy nie zawiódł. Wierny, bo z wiernością przyjmuje i wypełnia wolę Boga. Wierny, bo wiara to właśnie znaczy przyjęcie Boga, posłuszeństwo Bogu. A dalej Jan przedstawia Jezusa jako władcę królów ziemi. Zobaczcie, oni są pod okupacją Rzymu, są przez Rzym prześladowani, przez różnych władców, królów, książąt, a Jezus jest tym, który jest władcą władców, czyli jest ponad nimi. Jest ponad, to On rządzi. On rządzi nad wszystkim. To już jest słowo nadziei, słowo zachęty dla słuchaczy, dla czytelników, tych pierwszych czytelników Apokalipsy. Co więcej, temu, który nas miłuje i krwią swoją uczynił nas, uwolni nas od naszych grzechów i uczynił królestwem i kapłanami dla swego Boga i Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Temu, który nas miłuje, tu i teraz, czas teraźniejszy, miłujący nas, teraz nas kocha. To jest niezwykłe. Dostaje ten list, Apokalipsę dostaje człowiek, który przeżywa prześladowanie i słyszy: Jezus Cię kocha. Tu i teraz jesteś przez Niego umiłowany cały czas. Uwalniający nas od naszych grzechów. Nie uwolnił i już, ale nieustannie uwalnia nas od naszych grzechów. Teraz i zawsze, bez przerwy. Czyni nas królestwem i kapłanami. Czyni nas. Ciągle nas czyni. Nie uczynił. Ciągle nas czyni. Czyli ciągle nas wybiera. Ciągle nas powołuje. Ciągle ma dla nas szczególne zadanie. Królestwo, kapłaństwo. Konkretne zadanie, które Bóg ma dla nas. Które daje nam Chrystus. Zawsze. Nieustannie. Dalej mówi Jezus: tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Ten, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Ja jestem Alfa i Omega. Tak, amen. Amen to znaczy wierność, emuna, wierność. Ja nie odejdę, ja nie zniknę z Twojego życia, ja Cię nie zostawię. Ja jestem Alfa i Omega. Wiecie, pierwsza i ostatnia litera alfabetu. Ja jestem początek i ja jestem koniec. Ja jestem tym, który rozpoczął i jestem tym, który skończy. Który was doprowadzi do celu i was nie zostawi. I teraz kilka jeszcze wskazówek, zanim wejdziemy do tematu Babilonu, kilka jeszcze słów wprowadzenia do tych tekstów. Kiedy czytamy drugi rozdział, tam dalej przedstawia nam się Jezus. Jezus jest tym, z którego ust wychodzi miecz obosieczny, ostry. I znowu, gdybyśmy tak patrzyli dosłownie, cóż to znaczy? Coś bardzo dziwnego, wychodzi miecz z ust Jezusa, a nawet więcej, nieustannie wychodzi. To greckie słowo bardzo konkretnie mówi. Ten miecz nieustannie wychodzi z ust Jezusa. Miecz obosieczny i ostry. To jest metafora słowa. Słowa, które Jezus wypowiada. Słowa, które jest jak miecz. Które jest mocne. Które ma moc. Czytamy o Jezusie, że On trzyma w prawej ręce 7 gwiazd.
I znowu, bez znajomości Starego Testamentu tego nie pojmiemy. Jezus w Starym Testamencie czytamy, że wspomóż nas Boże mocą swojej prawicy. Prawica Twoja mnie prowadzi, w psalmie śpiewamy. Prawica mnie prowadzi. W prawej ręce ma sygnet król, prawą ręką trzyma berło, prawą ręką grozi, prawą ręką sądzi. Prawica to jest symbol mocy Boga. Jeśli Bóg Jezus w prawej ręce trzyma, to znaczy swoją mocą. W Jego mocy jest 7 gwiazd. Tu może pierwsza wzmianka o Babilonie. Starożytny Babilon patrzył bardzo mocno w gwiazdy i w gwiazdach widział bóstwa. To bogowie są ukryci w gwiazdach. To w gwiazdach jest zaklęte nasze życie. To układy gwiazd kierują losami świata. To jest pogaństwo, które wchodzi bardzo mocno dzisiaj do nas. Układ gwiazd mi sprzyja. Urodziłem się w konstelacji Koziorożca. To jest to, co było w Babilonie. A Jezus jest tym, który trzyma prawicą 7 gwiazd. Wszystkie. 7 gwiazd, czyli wszystkie gwiazdy. To znaczy, że Bóg jest ponad tymi wszystkimi rzeczywistościami, które poganie nazywają bogami, bożkami. Ale On to trzyma w swej dłoni. On to trzyma w swojej władzy. Nie ma pogańskich bożków. On jest potęgą. Dalej czytamy, że Jezus jest tym, który się przechadza pomiędzy 7 świecznikami. No znowu, co to jest ten świecznik? Tego już zupełnie nie rozumiemy. Przechadza się pomiędzy 7 świecznikami. Kto się przechadza? Pamiętacie, kto się przechadza w Piśmie Świętym? Bóg w raju. Bóg się przechadza w raju i szuka Adama. A tutaj Bóg się przechadza między świecznikami. Świecznik, czyli w obrazie świątyni jerozolimskiej, menora, 7-ramienny świecznik, który nieustannie się pali, czyli oznacza obecność Boga, jak lampka wieczna w świątyniach. A więc obraz obecności Boga. Zresztą złoto świecznika i płomień symbolizuje jakiś blask. Świecznik jest symbolem także liturgii. Jezus się przechadza przez liturgię, czyli spotkasz Go w liturgii, spotkasz Go podczas modlitwy. A 7 świeczników oznacza 7 kościołów, które mają, cel kościoła jest taki, by świecić dla Boga, by być widzialnym znakiem obecności Boga w świecie. Masz być świecznikiem. Nikt nie zapala lampy i nie stawia jej pod korcem, pod garnkiem. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi. Ty jesteś świecznikiem. Przekazujesz Boże światło światu. Więc właśnie Kościół jest centralnym tematem Apokalipsy. Kościół, wspólnota wierzących, eklezja, wspólnota wierzących. Ojciec Augustyn Jankowski mówi tak. Kościół ukazany w Apokalipsie jest stawką, o jaką toczy się walka szatana z Bogiem. Mocne. Kościół jest stawką, o którą toczy się walka szatana z Bogiem. I jest kilka obrazów Kościoła w Apokalipsie. To 7 świeczników, to 144 tysiące opieczętowanych, to wielki tłum, którego nikt nie może policzyć, to niewiasta obleczona w słońce, to także obraz Kościoła, to oblubienica, małżonka, baranka i wreszcie to miasto święte, Jerozolima. 144 tysiące. 144, 12 razy 12 razy 1000. Są wspólnoty, które właśnie tak patrzą, nie chcę powiedzieć głupio, ale troszkę to chcę powiedzieć. Patrzą na Apokalipsę tak bardzo dosłownie. Jeśli 144 tysiące, to tylko tyle będzie zbawionych. No to mamy problem, bo w Warszawie, w warszawskich parafiach jest więcej wiernych niż 144 tysiące. I co teraz? 12 razy 12 razy 1000. 1000 to znaczy ogrom. 12 to jest 3 razy 4, czyli czwórka, też całość razy 3, doskonałość razy tyle samo. Całość razy doskonałość razy wiele razy ogrom.
To jest uniwersalność zbawienia. To jest to, że baranek umiera za wszystkich, bez wyjątku. Każdy może stanowić Kościół. I jeśli 144 tysiące adoruje baranka, to nie jest koniec, to jest cel. To znaczy, że Kościół ma zgromadzić wszystkich ludzi, cały świat, z czterech stron świata, wszystkich, na adoracji baranka. Tym ma być Kościół. Ma być wspólnotą wszystkich zebranych razem, by uczcić Chrystusa, uwielbić, adorować Chrystusa, wsłuchiwać się w Chrystusa. Więc po tych kilku wprowadzeniach, słowach wprowadzenia, kilka słów o tym, czym jest Apokalipsa, czy może o czym jest. Przede wszystkim jest księgą nadziei i pomaga zrozumieć miłość Boga do człowieka. Miłość, którą Bóg objawił w Chrystusie. I to widać, chociażby weźmy te listy z pierwszych rozdziałów. Znam Twoje czyny, trud i wytrwałość. Jesteś wytrwały, bo zniosłeś cierpienia i z powodu mojego imienia nie ustałeś. Ale mam przeciwko Tobie to, że porzuciłeś swą pierwszą miłość. Opamiętaj się, podejmij te pierwsze czyny. A jak nie, to ja przyjdę. Ale nie po to, by Cię zepsuć, ale by Ci pomóc. I tak w każdym liście widać wielką miłość. Ta adoracja baranka. Baranek, który zdobywa zwycięstwo nie przez to, że walczy z wrogiem, ale przez to, że oddaje życie. Zdobywa zwycięstwo przez miłość. Druga myśl. Apokalipsa to pokazanie, jak Jezus wchodzi w ludzką historię. Jak Jezus wnosi w świat coś zupełnie nowego. Przecież dzieło zbawienia już się dokonało. Chrystus raz na zawsze umarł na drzewie krzyża. Ale ciągle jeszcze my za mało to przyjmujemy w sercu. I Apokalipsa jest takim głosem obudzenia w nas wdzięczności, uwielbienia Boga za dar Jego miłości. Właśnie, ta księga ma nas obudzić, ma nam pomóc się obudzić, byśmy się przestali zajmować tylko tym, co jest tu i teraz, ale zaczęli się zajmować tym, co jest wieczne. Trochę w kontekście przeciwności. Oni przeżywają swoje doświadczenia, chrześcijanie w Rzymie, w różnych częściach świata i dzisiaj, ale przestań się na tym skupiać, bo to jest tylko tu i teraz. To tu i teraz stoi za drzwiami żołnierz, który chcecie zastrzelić. Ale to nie jest całość historii. Mimo przeciwności, które masz teraz, skup się na tym, co jest wieczne. Bóg przez całą Biblię próbuje odnaleźć zagubionego człowieka. I w pierwszym rozdziale słyszymy o tej harmonii, jak Bóg się przechadza przez raj, przez ogród, symboliczny ogród, i jak w tym raju jest razem z człowiekiem, rozmawiają, jak przyjaciele, są razem w wielkiej harmonii. Ale zaraz, za sekundę potem, ten obraz się kruszy, wchodzi w świat fałsz, wchodzi szatan, wchodzi zło, grzech. I potem przez wszystkie księgi Biblii Bóg pokazuje, jak bardzo szuka człowieka. Posyła proroków, Noego, Arkę, Mojżesza, wyzwala z Egiptu i tak dalej. Posyła w końcu Chrystusa. Bóg pokazuje, jak bardzo szuka człowieka. I Apokalipsa kończy się opisem ogrodu, opisem nowego nieba, nowej Jerozolimy, gdzie nie potrzeba już świątyni, bo wszyscy są razem w Bogu. Nie potrzeba jakiegoś jednego miejsca, gdzie jest kult Boga, a innych miejsc, gdzie potem nie ma tego kultu, tylko kult Boga jest wszędzie. Niewola egipska, wiemy, niewola grzechu, wyjście z Egiptu, wyzwolenie z grzechu, Pascha, jest nasza Pascha, nasze przyjęcie chrztu, czy wejście w tajemnicę krzyża i zmartwychwstania, ale dla wspólnoty pierwszych chrześcijan tą niewolą jest czas prześladowań. Więc to właśnie o tej niewoli będzie mówić nam tekst Apokalipsy. Tą niewolą dla nas może być pogaństwo, może być nasze odwracanie się od Boga, nasza walka z Bogiem, marginalizowanie jakoś religii,
kpina i lekceważenie wartości ludzi wierzących. I żeby użyć tego obrazu, jak zobrazować tę sytuację niewoli, przeciwnika, wroga? Święty Jan używa tytułu Babilonu, używa obrazu Babilonu. Konkretnym prześladowcą dla chrześcijan wtedy był Rzym i rzymski cesarz. Natomiast Apokalipsa pokazuje klęskę Rzymu, rzymskiego cesarza, ale mówi to, obrazując Rzym jako Babilon. W ten sposób autor trochę zabezpiecza siebie, bo gdyby napisał dokument, w którym mówi o Rzymie, no to by go bardzo szybko pojmali za to, że buntuje przeciwko cesarzowi. A on pisze o Babilonie. W czasie, gdy on pisze, Babilon już dawno jest ruiną, więc bezpiecznie. Ale dla Żydów, dla chrześcijan pochodzących z Żydów, czy nawet z pogan, którzy znają historię, znają Stary Testament, Babilon jest symbolem wielkiej potęgi, wielkiej niewoli, tak? Żydzi wzięci do niewoli babilońskiej. Więc jeśli Jan mówi o Babilonie, to znaczy, że mówi o odwiecznym wrogu. Zresztą, gdyby napisał Rzym, to by się zdezaktualizowało, bo dzisiaj w Rzymie mamy głowę Kościoła. Papież mieszka w Rzymie. Więc gdyby było słowo o tym, jak baranek będzie niszczył Rzym, no to byłoby troszkę niebezpieczne. Duch Święty to wymyślił inaczej. Baranek zwycięża Babilon. Bo zawsze jakiś Babilon się nam w życiu znajdzie. Czasem sami dla siebie jesteśmy Babilonem. Czasem ten Babilon jest zupełnie gdzieś z zewnątrz, ale przede wszystkim Babilonem i tą pijaną, nierządnicą, prostytutką babilońską jest szatan. Jest nasz grzech, jest zło. Więc Jan literalnie nie występuje przeciwko Rzymowi, mówi o Babilonie, ale no właśnie, to szatan jest tym głównym wrogiem. Wąż pojawiał się w Księdze Rodzaju, a tutaj pojawia się taka uwspółcześniona wersja węża, czyli smok. Pojawia się smok, który chce zwyciężać. I teraz, no my już jesteśmy ekspertami od Babilonu po rocznej wędrówce przez różne wykłady o Babilonie, więc wiemy, że Babilon jest obrazem konkretnej potęgi, która zagraża Izraelowi, która, pamiętacie, w Babilonie zmuszano do przyjęcia pogańskich kultów, do porzucenia ojczyzny, do zapomnienia o ojczyźnie, do niszczenia wiary ojców. Ale ciekawe, że wtedy to właśnie w Babilonie następuje ostateczna redakcja w zasadzie całej Księgi Starego Testamentu. To właśnie w Babilonie, w czasie prześladowań, w czasie niewoli, powstaje Pięcioksiąg, zostaje spisane prawo, powstaje instytucja świątyni, synagogi, szabatów, kultu, liturgii. To wszystko się rodzi właśnie w Babilonie. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i odezwał się do mnie. Chodź, ukażę ci wyrok na wielką nierządnicę, która siedzi nad wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. To opis tej bestii pijanej. Jest pijana krwią świętych i krwią świadków Jezusa. Ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii, pełnej imion bluźnierczych. Ma siedem głów, dziesięć rogów, odziana w purpurę i szkarłat, złoto, kamienie i perły. Ma puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu, a na czole imię Wielki Babilon, macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. Ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, bardzo się zdumiałem. Brzmi to trochę strasznie, ale takie były straszne prześladowania. Tak wydawała się potężna, pijana krwią męczenników. Ma siedem głów, dziesięć rogów, a jeszcze więcej. Ciekawe jest, że tam nie występuje kolor biały, bo biały w Apokalipsie jest symbolem Boga, czystości, świętości, nieba.
Ona ma szkarłat, purpurę, złoto, kamienie, ale nie biały kolor. Czemu się zdziwiłeś? Bestia, która ma 7 głów i 10 rogów, bestia była i jej nie ma. Zdumieją się mieszkańcy ziemi, spoglądając na bestię. 7 głów to jest 7 gór, tam gdzie siedzi niewiasta. Pamiętacie, na ilu wzgórzach powstał Rzym? No właśnie na 7. Starożytne 7 wzgórz. 7 głów to 7 gór, tam gdzie siedzi niewiasta. Tak wygląda ta księga. Dalej, kiedy czytamy Apokalipsę, to musimy sobie uświadamiać, jak bardzo mocno Bóg pokazuje to, że jest obecny w świecie. Czemu się zdumiałeś? Już jej nie ma. Ja ją pokonałem. Czemu się zdumiałeś? Apokalipsa jest jakimś zbiorem, kompilacją obrazów, symboli całej Biblii, ale zobaczcie, każde ludzkie królestwo prędzej czy później stanie się Babilonem. Tak jak Babilon, o którym mówiliśmy przez cały ten rok, wychwala swoją potęgę ekonomiczną, gospodarczą, architektoniczną. To jest potęga, ale taka ziemska. A Jezus, który nas kocha i umarł za nas i żyje, jak nam mówi Apokalipsa, w tylu miejscach, nie pozwoli, by taki Babilon pozostał bezkarny. Dlatego ta księga jest obrazem wierności Bogu. Jest zachętą, motywacją do wierności Bogu. Największą wartością dla Izraela w Babilonie w czasie niewoli było to, żeby pozostać wiernym pomimo przeciwności, zachować prawo, nawet kiedy wróg nas motywuje bardzo ostro, żebyśmy to prawo łamali, pozostać wiernym pomimo Babilonu. I w tych listach na początku pojawia się, i w zasadzie w całej księdze pojawia się wiele razy taki zwrot: kto ma uszy, niechaj usłyszy, co mówi Duch do Kościoła. Kto ma uszy, niech usłyszy. Tu nie chodzi o zwykłe słuchanie. Chodzi o to, żeby właśnie mieć ucho. I tego powinniśmy sobie życzyć, żebyśmy wszyscy mieli ucho. Znaczy, żebyśmy byli otwarci i gotowi na słuchanie. Żebyśmy mieli instrument gotowy do tego, by usłyszeć Słowo Boga. To Słowo, które jest jak ten miecz nieustannie wychodzący z ust baranka. Dzięki Duchowi Świętemu jest to możliwe. Bardzo ciekawe i przyznam, też dla mnie jakąś nowością to się stało, bo wcześniej nie znałem tego tekstu tak dobrze. Jest dokument Ecclesia in Europa. W 2004 roku Jan Paweł II napisał tekst po synodzie biskupów poświęconym Kościołowi w Europie. Napisał tekst o Europie, o swoim marzeniu wobec Kościoła w Europie, o swojej propozycji dla Kościoła w Europie, swojej wizji Kościoła w XXI wieku. Warto tam zajrzeć. Papież zaczyna ten dokument tymi słowami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Moim przewodnikiem w głoszeniu Europie Ewangelii Nadziei będzie Księga Apokalipsy, która ukazuje wspólnocie wierzących głęboki sens wydarzeń, w których się znajdują. Apokalipsa zawiera słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały interpretować i przeżywać swój udział w historii z wynikającymi z tego pytaniami i troskami, by w świetle ostatecznego zwycięstwa baranka złożonego w ofierze i zmartwychwstałego odczytywać swoje powołanie. Jednocześnie jest to słowo, które zobowiązuje, by żyć odrzucając pokusę budowania miasta bez Boga, budowania miasta przeciw Niemu. Bo gdyby do tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy później doznałaby ostatecznej klęski.
Apokalipsa zawiera zachętę dla wierzących, niezależnie od wszelkich pozorów. I chociaż skutki tego nie są jeszcze widoczne, zwycięstwo Chrystusa już się dokonało i jest definitywne. Wynika stąd wskazanie, by na ludzkie dzieje patrzeć z ufnością. Z ufnością, która wypływa z wiary w Zmartwychwstałego, który jest obecny i działa w historii. Więc polecam ten list papieża Jana Pawła II, Ecclesia in Europa, bo cały jego tekst jest oparty o wizję Apokalipsy. Nie zależało mi na tym, żeby w tym wykładzie pogłębić waszą wiedzę o Apokalipsie. Chciałem raczej przybliżyć wam jej klimat. Chciałem was zachęcić do jej czytania, do odkrywania, do takiego zmagania się z tymi symbolami, które nas czasem mogą zajmować. Do odkrywania w Biblii na marginesach odniesień do Starego Testamentu, szukania, porównywania. Bo dzięki Apokalipsie możemy rozumieć naszą historię, nasze dzieje, dzieje świata. Możemy patrzeć na świat z perspektywy Boga, który przecież jest Panem dziejów. Więc do tego zachęcam. Na ten moment jest 7-8 nagrań o Apokalipsie na moim kanale. Jedno jest wprowadzeniem do listów i potem 7 listów jest omówionych. Każdy symbol jest wyjaśniony, przybliżony z bardzo konkretnym odniesieniem do tego, jak na Apokalipsę patrzeć tu i teraz, w naszych czasach, w naszym życiu. Pewnie niebawem się pojawią kolejne fragmenty. No i cóż, to tyle. Bardzo wam dziękuję za obecność na wszystkich 10 spotkaniach o Babilonie w Biblii. Mam nadzieję, że kiedy teraz pojawi się gdzieś motyw niewoli babilońskiej, Sumerów, Asyrii i innych, to już będzie to dla was bardziej zrozumiałe. Temat był trudny. Teraz szukam nowego tematu na nowy rok, żeby znowu stworzyć jakiś taki cykl 10 spotkań, które miałyby jakąś jedną nić przewodnią. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to śmiało piszcie to w mailu do mnie, czy w komentarzach pod filmami, które umieszczam, albo po prostu bezpośrednio szukam inspiracji, by coś nowego odkryć. A na dzisiaj tyle. Bardzo wam dziękuję. Szczęść Boże.